może czasem tak być. Wow, im bliżej tego dziadostwa, kuźwa, tu jest straszne. A więc siemandero, wyjeżdżam sobie dzisiaj kawałeczek dosłownie, to znaczy nie wiem ile, bo w sumie nie wiem gdzie oni są, po Marcina i po Wojtka z Promil Składu, bo do mnie jadą z Rymanowa na Kładziorach. Mieliśmy jeździć dzisiaj większą ekipą, ale pogoda była totalnie niepewna, ale jak się okazało, jest na razie spokojnie, pada. Powiem wam, że z tą jazdą ostatnio to jest jakaś generalnie przetotalna masakra, bo ja w ogóle na to nie mam czasu, a jak już przychodzi weekend albo jakieś wolne, to jedyne o czym myślę, to to odpocząć. Moi drodzy, mamy 6 stycznia 2023 roku, a my w styczniu sprzedaliśmy już 9 CF-ek. To jest jakieś totalne szaleństwo. Strasznie to bangla wszystko. Ocie panie. Także tutaj możecie sobie wpadać, tylko dzwońcie zawsze wcześniej, żebym był osobiście na miejscu. Przetestuję sobie spodnie zimowe z Decathlonu, bo w Decathlonie, w tym sklepie sportowym, możecie kupić totalnie tanio zajebiste rzeczy nakłada. Poza tym, że mnie kopyrknął, buciory też mam z Decathlonu. Buty już testuję trzeci rok, są najlepszymi butami na zimę jak dla mnie. Dzisiaj spodnie sobie obczaję. O, już dzikie psy dingo biegają. Lubęskie dzikie psy dingo, ale mysiaczku! Uważaj! Bo ci rozjadę CF-ką. Dobra, kurwa! Pupie, zejdź, proszę cię. Puść. Mogę już przyspieszyć? Mogę już? Tuptek! Dobra, nie było nic słychać pod kołami, także spoko. Tu jest stadnina koni, dosłownie kilometr od nas po linii prostej. Można sobie przyjechać na konia. Dobry. Cichutko koło zwierzaków, żeby ich nie postraszyć. Ja pamiętam, jak tu poznawałem te tereny na moim pierwszym kładzie jeszcze. Ha! To był mega sztos, naprawdę. To było tak sympatyczne. Konarini. A jak dostają konarini, to się tak dziwnie jedzie. Odnośnie 625, właśnie, czyli jakby ogólnie krótkiego kłada CF Moto, już abstrahując od tego, czy to jest 625, czy 450 nowa, czy 520 nowa, to ja osobiście w takim terenie właśnie, gdzie trzeba się troszeczkę gdzieś tam poprzeciskać, troszeczkę pomanewrować, to dużo lepiej mi się jeździ takim kładem niż długim, a już 1000 albo 850, które po prostu no, mają dużo gorszy promień skrętu, naprawdę. A to jest fajne, lekkie, zwinne, fajne w opanowaniu, czuć pod tyłkiem, że się ma jakby dużo mniejszą wagę, także to jest jak najbardziej spoko. Ale znowu 850 czy 1000, jeśli byście chcieli sobie szybciej pozapierdzielać z większymi prędkościami przelotowymi, to wtedy jak najbardziej szutry, lasy, jakieś przeloty. Bo pamiętajcie o tym, że w takiej 625, czy w ogóle 520, 450 moc skończy się wam dużo szybciej niż w V-ce po prostu. Dużo szybciej wam się ta moc skończy, tak jak, nie wiem, bazujemy teraz na 625. Ona będzie sobie... No kurwa, tu asfalt będą robić, ocie panie. Ech.
625 bardzo fajnie rozpędza się do 60, do 50-60 km na godzinę. Te kłady się rozpędzają, jest jakby wszystko git. Natomiast już przy 70. Kurwa, serio? Co tu takie to? A! Natomiast już przy 70-80. Ale tu jest grząsko! Ha! Przy takich wyższych prędkościach ten kład po prostu nie jedzie, tak? On się po prostu już bardzo kiepsciutko rozpędza. A 850 czy 1000 przy 70, 80, 90, nawet przy 100 wciskacie gaz i dajecie ogień na tłoki, tak? I po prostu się rozpędzacie. I to jest taka największa różnica między tymi pojazdami. Chodźcie, panie! Tu faktycznie będą jakąś drogę robić, bo tu jest coś nasypane. No tak, no! Co tu się dzieje? Powiem wam, że... Sorry, ale... Co tu się dzieje? Dlaczego tak się stało, Kamil? Wow, jak tu wsysa! Tu musi być świeżo nawiezione. Tu musi być świeżo nawiezione. I tu rozmokło w pierony teraz. Co tu się wyprawia? Nie może tak być, kurwa, serio? Jako, że tu i tak nie ma przyczepności, to ja sobie wolę, powiem wam szczerze, zblokować przedniego dyfra. Kuźwa, sam się będę wyciągał, panie. No, zblokuję sobie, żeby koła ciągnęły sobie równo. Jak macie zblokowane dyfery, jak koła nie mają przyczepności, tak jak tutaj, gdzie one się kręcą totalnie gdzieś tam. Kurwa. Totalnie bez przyczepności, to możecie sobie na diffloku trochę skręcać, żeby nie było, że całkiem nie, ale jak go rozblokowujecie, pamiętajcie o tym, żeby kawałeczek przejechać, żeby to się rozblokowało, tak? Dobra, tu już będzie trochę lepiej. Wow, jak tam wciągało. O, na takie konarini sobie zawsze uważajcie, bo mogą wam się wbić w kładziora. Wycinka oczywiście była, bo drzewa porozpierdzielane, na drodze kupa gałęzi, chrustu, taka brzydka wycinka, porozwalane, niepozbierane. Ale trzeba jakoś przeskoczyć. Takie rzeczy róbcie na Elce, bo później jojczycie, że macie paski przypalone, albo że wam strzelają paski po 300 km, albo po 50. Mam w mordzie błoto, wow. A! Ło! Serio, Kamil? Na takim farfoclu, że się... Na takim farfoclu? Ty, no ja myślałem, że to jest, w sumie to wyglądało jak kopa błota, a nie coś, co postawi, co zatrzymie CF model, CF model. Fajnie się tu zrobiło błoto.
jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy ta rozwalona droga, którą jadę, jest rozwalona przez składy, to nie, moi drodzy, ona nie jest rozwalona przez składy. Ona jest rozwalona przez tych, co wycinają drzewo. Także to nie my niszczymy lasy. To nie my, to nie jest tak do końca. To tak nie działa. Jedź, nie zatrzymuj się. Ja pierdzielę. No to powiem wam tak, że tu brzązkawo jest, nie? To nie miało tak wyglądać. Chciał tylko widzieć. Ja pierdolę. Grubaśnie. Kurczę, no 2 metry brakło do mostka. Wow. A no tak, Kamil. Trzeba było sobie jeszcze kuźwa założyć ten puk. O kurwa. O cię, panie. Ha? O no. Tak być. Może tak być. Tego nie będzie, dlatego, moi drodzy, wow, im bliżej tego dziadostwa, kuźwa, tu jest straszne. Straszne nie wiadomo co. Wow. Ja już skończyłem sobie jazdę. To powiem wam tak. Dlatego właśnie się nie jedzie samemu w teren. No ledwo stamtąd wyszedłem. No nie spodziewałem się. Naprawdę myślałem, że już nie wyciągnę buta. Wow. Im bliżej tego, tym gorzej.